Teraz na scenę zapraszamy pierwszego zawodnika z trzeciej walki. Jakub Bary Barczyk! Bary na wagę wniósł 7800. Zapraszamy kolejnego zawodnika. Damian Kalbar Kalbarczyk. ...7600, czyli dosłownie gramy dzielą obu panów. Panowie, face to face. Poproszę do publiczności. Dobrze, dziękuję. I teraz pytanko ode mnie. Kalbar, byłeś bardzo niezadowolony z tego powodu, że twój rywal jest przyjacielem jednego z włodarzy. Jak ty się do tego odnosisz już po tygodniu czasu? Normalnie, no czym bliżej walki, tym tak naprawdę lepiej dla nas. Już nie chce mi się o tym za bardzo tutaj rozmawiać, są od tego wywiady. Ja tylko czekam teraz na walkę. To porozmawiamy jeszcze później. Zrobił na tobie twój rywal wrażenie na tarczach? Bardzo fajnie to wyglądało. Znaczy widać, że jako z nielicznym tutaj miał coś do czynienia wcześniej ze sportem, więc fajnie. Dziękuję. No właśnie, Bary, na tarczach widać było, że miałeś do czynienia z tym sportem. Ty czujesz, że twój rywal jest dla ciebie jakimkolwiek wyzwaniem? Tak, jak najbardziej. Mówisz serio, czy nie, raczej? No, jak najbardziej, no, wystarczy zobaczyć na sylwetkę, jak jest to chłopak, który dużo czasu trenuje. W tym sporcie jest już ileś lat, ja ostatnie lata byłem w melanżu, więc to jest to wyzwanie. Słuchaj, bardzo duże masz wsparcie od kibiców. Na Twitchu Team Bary, u mnie w komentarzach też zaspamowało. Nakłada to na ciebie taką podwójną presję, że musisz się dobrze pokazać i nie możesz zawieść tylu swoich kibiców? Nie, bardziej mnie to pomaga, mi to wspiera mnie to. Tak, daje mi to siłę. Dobrze, panowie, to dziękuję wam bardzo.